Patrzcie, okolica to wygląda na totalne zadupie, dosłownie nic tu nie ma, ludzie zostawiają skuterki, a tutaj w rogu jakaś kapliczka albo świątynka. Cześć, witam dzisiaj kolejny dzień w Hongkongu, a właściwie to płynę właśnie poza Hongkong, bo do Makału, które jest jakieś 60 parę kilometrów od Hongkongu. Jedynym na razie póki co właściwie najlepszym środkiem transportu do Makału jest promem, więc oto jestem sobie na pokładzie promu i dosyć szybko się tam płynie, bo nie wiem ile ten prom płynie, jest 80 km na godzinę i taka podróż trwa 40-50 minut, więc szybko, łatwo i przyjemnie. Obecnie jest droga budowana poza tym przez morze z Hongkongu do Makału i jest prawie już ukończona, za jakiś rok chyba niecały ma być otwarta, więc wtedy będzie, otworzy się więcej możliwości dostania się do Makału. Będzie pewnie jakieś autobusy, samochody i tak dalej będą mogły tam jeździć. Bilet na prom kosztuje w ogóle od 160 do 190 dolarów, czyli to jest około, nie wiem, 80-95 zł. W jedną stronę oczywiście. I teraz przez to, że są święta, to trochę jest opóźnienie i na przykład jak chciałem kupić o 13, no to najbliższy prom było o 14 wolny, więc trzeba było trochę poczekać. A tak ogólnie myślę, że w normalne dni to jest, po prostu się przychodzi na terminal, kupuje się bilet i się płynie. Trzeba oczywiście pamiętać o paszporcie i o tym, że cała kontrola paszportowa zajmuje trochę czasu. No bo jak wiadomo, Hongkong oraz Makao to są dwa specjalne ośrodki administracyjne Chińskiej Republiki Ludowej, więc potrzeba nam paszport, potrzeba wypełnić kartę odjazdu, kartę przyjazdu i tak dalej. To trochę z tym czasu też schodzi, więc trzeba pamiętać, żeby wcześniej podejść do bramki. No i już w Makao. Jazda do kontroli paszportowej i na miasto. Samo Makao w sobie nie jest zbyt duże, ma 600 kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców i ogólnie jakby się uprzeć, to na piechotę można by wszystko zobaczyć, ale jako że mam 7 godzin tylko tutaj, to może będzie trzeba się posiłkować autobusami, które tutaj podobno są. W ogóle jeśli chodzi o walutę Makao, to tutaj używana jest pataka, ale jeśli się ma hongkońskie dolary, to zazwyczaj są traktowane 1:1 w sklepach czy w autobusach, więc można też spokojnie płacić dolarami hongkońskimi. Znowu nic do paszportu nie wbijali, dali tylko taki papierek, naklejeczkę jakby. I no i tyle, tak samo było w Hongkongu. Podobno jak się przylatuje samolotem, to wbijają pieczątkę, a jak nie, no to nie dają. Idę teraz na stację autobusową i podobno do pierwszego miejsca, które chcę zobaczyć, jest darmowy shuttle bus oferowany przez hotel, który się tam znajduje, więc mam nadzieję, go odszukam zaraz tutaj gdzieś. Mamy tutaj mapkę Makao i widać, że tutaj jest ta południowa wyspa, a tutaj jest północna część Makao. Nie jest to zbyt duże. Tutaj widać, w Chinach jest jakiś park, który ma powierzchnię większą niż ta północna część Makao. Najpierw zacznę zwiedzanie tutaj od tych rzeczy, kilku miejsc, które są na południu, a potem to, co jest tutaj na północy, tutaj. No fajnie, autobusem spokojnie się przejechało w jakieś 5 minut od Makao w Weneckie. To jest jeden z właśnie hotelów wzorowany na Wenecji. Tutaj takie budynki w stylu weneckim, włoskim. Teraz zmierzam w kierunku The Parisian, czyli paryskiego hotelu. Hotelu w stylu paryskim. I tutaj jest coś takiego właśnie. Podobne.
dobra, wystarczy tego, trzeba iść powoli dalej, bo ile można w hotelach siedzieć. Bardzo fajne te hotele, robią naprawdę niesamowite wrażenie, przytłaczają tym całym luksusem, który tam jest. Ilość tych sklepów też zatrważa. No i ogólnie ten pierwszy hotel wenecki to jest także jedno z największych kasyn na świecie, bo jak pewnie wiecie, Makao w ogóle słynie z hazardu i z ilości kasyn, które tutaj są. Całkowity dochód tutaj z kasyn jest parokrotnie, może nie wiem, 7 czy 8 razy większy niż w Las Vegas, więc no naprawdę to ten cały hazard tutaj jest ogromny i ludzie tutaj często przyjeżdżają z Chin, ci bogaci, aby no, trochę popróbować pograć w kasynach i tak dalej. Zasadniczą różnicą jednak pomiędzy Macau a Las Vegas jest to, że tutaj w Macau ludzie traktują hazard poważniej, bardziej jako taką inwestycję niż po prostu rozrywkę czy chęć spędzenia wolnego czasu. Tak w ogóle to moja hongkońska karta SIM, którą kupiłem parę dni temu w Hongkongu, nie działa tutaj. To znaczy działa, połączenia są, zasięg jest, SMS-y do mnie też dochodzą, ale nie działa internet, jakiś błąd konfiguracji i ostatecznie nie wiem, nie chce mi się kupować żadnej karty tutaj lokalnej, bo to raz, że nie wiem gdzie, a dwa, że tutaj jestem tylko przez 6 godzin, więc nie ma sensu chyba za bardzo. Więc póki co mogę tylko z internetu korzystać, jak Wi-Fi znajdę, a Wi-Fi tutaj no na ulicy nie ma Wi-Fi niestety, w hotelach tylko albo jakichś restauracjach. Jak zapewne widzicie, sporo nazw tutaj jest nie tylko w języku chińskim zapisane, ale także w języku portugalskim, bowiem Macau było kolonią portugalską założoną w XVI wieku, a dopiero w 1999 została przekazana Chińczykom. I teraz tutaj językiem urzędowym, oprócz chińskiego, jest oczywiście portugalski. Chociaż po angielsku też większość ludzi potrafi się jakoś wypowiedzieć. Więc z angielskim też tutaj nie ma problemu. Podobnie jak w przypadku Hongkongu oczywiście, gdzie angielski jest urzędowym językiem. A po portugalsku w sumie nie wiem, bo nie znam portugalskiego i sprawdzić nie potrafię. Chociaż z internetu wiem, że jednak lepiej tutaj jest z angielskim niż z portugalskim. Teraz jestem na takiej uliczce, która się nazywa Rua do Cunha. I to jest taka bardziej zabytkowa uliczka, pełna takich budynków w stylu właśnie hiszpańsko-portugalskim. I tutaj jest bardzo dużo lokalnych restauracji z dobrym jedzeniem. Chociaż nie będę miał okazji spróbować, gdyż jakoś czas mnie goni i trzeba dalej się ruszać. No ale architektura tutaj jest bardzo taka charakterystyczna dla Portugalii. Więc można się poczuć jak nie w Azji. Tyle, że wszędzie są oczywiście znaki po chińsku. Znalezienie autobusu przekraczającego most nie było wcale takim łatwym zadaniem bez internetu w telefonie. Trzeba było się popytać ludzi, a jak się okazało, nie wszyscy mówią po angielsku, więc no. Ale ostatecznie jestem tutaj na północy. Teraz tak, jest godzina 18, prom mam o 22.15, ale że muszę tam wcześniej być, no to wcale to nie jest tak dużo czasu. Chciałem pójść na wieżę, która jest tam, ale może się okazać, nie wiem, że nie wystarczy potem czasu na zobaczenie wszystkiego na Starym Mieście, więc na początek pójdę chyba w drugą stronę, a jeśli by się okazało, że tam nic nie ma, albo że to wszystko jest bardzo małe i że szybko zejdzie zobaczenie tego, to może pójdę na tą wieżę, więc Grand Lisboa, kolejny ogromny hotel oraz kasyno oczywiście.
Jestem teraz, w końcu dotarłem na plac Senado. To jest takie centrum, można by powiedzieć, Makao. No bardzo fajny plac stworzony przez Portugalczyków. Tutaj na ziemi jest taka mozaika fajna, takie w kształcie takich fal jakby. Jest ładna fontanna, tam z tyłu jest jakaś dekoracja chińska. A po drugiej stronie jest dawny budynek Senatu Makao. Naprawdę jest to interesujący widok, bo to miasto wygląda na typowe takie hiszpańsko-portugalskie miasto. Tylko że problem jest taki, że nie ma tutaj Portugalczyków. To tak jakby było portugalskie miasto, tylko jakby z niego wyjęto wszystkich mieszkańców, wszystkich Portugalczyków i wrzucono tutaj Chińczyków. Tak to właśnie wygląda. Tutaj jest kościół świętego Dominika, który został założony pod koniec XVI wieku przez trzech kapłanów dominikańskich, którzy byli Hiszpanami, co ciekawe. Zaczynam się teraz w sumie zastanawiać, czy tu w sumie warto przyjeżdżać, spędzając na przykład tydzień w Hongkongu. Może i warto, ale powiem, że dłużej niż jeden dzień to tutaj nie ma co zostawać, bo tak naprawdę niewiele jest Makao do zobaczenia. I wszystko takie, jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do Europy, Portugalii czy Hiszpanii, no to wszystko jest bardzo podobne. No nie wiem, jednak Hongkong dużo fajniej, dużo bardziej mi się podoba niż Makao. Ta alejka tutaj to jest słynna alejka miłości. Chociaż teraz to nie wygląda zbyt ładnie. Znaczy nie ma kwiatków. Zawsze tutaj na zdjęciach, które widać w internecie, po bokach wszędzie są ładnie kwitnące kwiatki w ładnych kolorach, a teraz tak trochę pusto. No i właściwie ostatni punkt, jaki tutaj mamy, to są właśnie te ruiny, które tutaj za mną stoją. To, co tutaj stało, to był kościół świętego Pawła, który wybudowano w XVII wieku, a natomiast w XIX wieku, w 1835, kościół spłonął i to, co z niego zostało, no to tylko ta główna fasada, ta przednia ściana. Tam za tym nic nie ma, to po prostu ściana i tyle, nie ma już tutaj kościoła. I to teraz funkcjonuje tutaj jako taka symboliczna brama wejściowa do miasta. Tutaj zaraz obok ruinów kościoła znajduje się też zabytkowa forteca. A tylko że już jest za późno, więc będzie nieczynna, ale może przynajmniej do bramy wejściowej się dojdzie. No dobra, spoko, ruiny obczajone, więc pora powiedzieć bye bye Makao i zacząć zmykać w kierunku przystani na kolejny prom. Tym razem wracam z tej przystani bliżej centrum miasta, więc piechotą myślę, że spokojnie tam można się dostać. To powinno być ze 2, może 3 kilometry. No, trochę się jeszcze przejdę, ale przynajmniej pozwiedzam jeszcze trochę chodząc. Udało się, czekam już tutaj sobie na prom jeszcze za 45 minut, więc trochę zapasu miałem, jakieś 15 minut, bo trzeba pół godziny wcześniej tutaj być, a nie obyło się bez przygód, bo szedłem sobie po prostu najkrótszą trasą, jaką się dało. Nie miałem internetu w telefonie, więc oczywiście nie mogłem sobie trasy ustalić, ale idę jakąś tam ulicą i nagle widzę coś takiego.
zakaz, nie można dalej iść, więc spanikowany już zacząłem szybko wracać w kierunku, no, skąd przyszedłem i no, trzeba było szukać jakiejś innej drogi, na szczęście no, trochę musiałem nadrobić z kilometr, może i trochę więcej, ale ostatecznie zdążyłem, więc udało się, ale było ciężko już. Ciekawy jest też sposób, w jaki miejsca są przydzielone dla tych osób, które podróżują promem, bo tutaj przy bramce już wejściowej na prom goście sprawdza bilety i daje taką małą naklejeczkę z numerem miejsca, gdzie się potem siedzi na promie. No i czas trochę podsumować już Macau. Nie wiem, ogólnie nie spodobało mi się aż tak bardzo. Trochę nawet żałuję, że tutaj przyjechałem, bo można było pójść w jakieś inne ciekawe miejsca w Hongkongu, które przez ten dzień no, mógłbym zobaczyć. No nie wiem więc, komu mógłbym polecić wybranie się tutaj do Macau. Może komuś, kogo interesuje hazard. No bo tak ogólnie, nie wiem, o ile się nie mieszka w Hongkongu przez dłuższy czas, tylko masz na przykład tydzień do spędzenia w Hongkongu, to jednak lepiej według mnie zostać w Hongkongu przez ten tydzień i nie ruszać się do Macau, bo porównania z Hongkongiem nie ma.